Cześć, Michał z grill360.pl. Przed nami wielka maszyna, grill Broilking Imperial XL w wersji Black. Będziemy go dzisiaj składali. Do tego zaproszę mojego serdecznego przyjaciela Tomka. Po otwarciu pudełka i wyciągnięciu niektórych elementów okazuje się, że grill jest w zasadzie złożony w całości i nie będzie przy nim wiele pracy. Trzeba tylko dokręcić kółka do podstawy i postawić grilla pionowo, dlatego będą mimo wszystko potrzebne dwie osoby. Jak widać, pomoc drugiej osoby przy złożeniu tego grilla jest niezbędna. Grill jest bardzo ciężki. Teraz będziemy montować półeczki boczne, pozostałe elementy, ale no minęło może 10 minut, wszystko idzie gładko. Wszystko jest ekstra, grill jest gotowy. W zasadzie zostały nam tylko do włożenia szyny aromatyzujące, ruszta, rożno. No i co, podpinamy i można grillować. Teraz musimy podłączyć palnik boczny do całego zaworu, który doprowadza gaz. Jest to też wszystko bardzo proste. Wystarczy dobrze wetknąć specjalną zawleczką, zabezpieczyć. Tutaj mamy przerwę. Ta przerwa, która tu występuje, jest jak najbardziej w porządku. Nie ma tu żadnego niebezpieczeństwa, że gaz się będzie ulatniał. Chodzi o to, że w palniku bocznym spala nam się mieszanka gazu z powietrzem. Także niczym się nie przejmować, włożyć tylko zawleczkę i wszystko będzie grało. Złożenie grilla poszło ekspresowo, zajęło nam to jakieś 20 minut. Dzięki temu, że grill był już wstępnie złożony, nie mieliśmy żadnych niespodzianek w trakcie składania, wszystko szło gładko i przyjemnie. Najważniejsze, aby były dwie osoby, przynajmniej w momencie, kiedy trzeba grilla wyciągnąć i postawić na kółka, ponieważ grill swoje waży. Poza tym nie mam żadnych uwag. Jeżeli jednak nie chce Wam się składać grilla, zapraszamy do kontaktu. Bardzo chętnie pomożemy. Jesteś zainteresowany grillem gazowym, węglowym, a może elektrycznym i nie bardzo wiesz, jaki sprzęt będzie dla Ciebie najbardziej odpowiedni? Jestem ekspertem w temacie grilli i jeżeli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości, jaki sprzęt będzie dla Ciebie odpowiedni, zapraszam do kontaktu. Michał Dobosz.